Co robisz naukowe? Jest legalne czy nielegalne? Jak może być legalnie postępowanie, ktoś, to jak powiedział dzisiaj sejmie Aleksander Nowakowski, jest faktycznie skazywany na infamię wyrokiem ministra spraw wewnętrznych, jest skazywany na tę karę bez orzeczenia sądu, bez jakiejkolwiek kontroli niezawisłego organu, bez możliwości odwołania się od tego wyroku, bez jakiegokolwiek trybu określonego jakimkolwiek prawem, bez możliwości jakiejkolwiek obrony. Jest obywatel i urząd, który w sposób samowolny określa, czy ma być pełnomocnikiem, czy nie. Stoi. Co za kurwa debile jebane, bardzo angielskie bydło. Kurwa jebana na sam. My zaniedbaczamy i budujemy czasy pełne nadziei. No nareszcie Polska przestanie być krajem, gdzie konfidenci, donosiciele, współpracownicy policji, politycznej, komunistycznej, ludzie odpowiedzialni.